Światowa lewica, kościelni moderniści i wszelkiej maści postępowcy od zawsze marzyliby mieć swojego papieża, i gdy już go mają, okazało się, że jest dla nich zbyt postępowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program ja katolik na kanale PCH24TV. Szanowni Państwo, proszę Państwa o wsparcie tego kanału, który istnieje tylko dzięki Państwu i dla Państwa. Jak za każdym razem, o to właśnie Państwa proszę, bo dzisiaj ważny temat, niezwykle istotny temat mianowicie papież Franciszek, jego pacyfizm, jego trudny do zniesienia i niewytłumaczalny wręcz już przez nikogo. Pacyfizm oraz reakcja na tenże pacyfizm. Ten pacyfizm papieża Franciszka, o którym dzisiaj tak bardzo wiele osób mówi, i po ostatnim twecie Ojca Świętego, tak wiele osób krytykuje w sposób zmasowany papieską dyplomację w sprawie wojny na Ukrainie, wojny Rosji i Ukrainy, da się wytłumaczyć tylko jednym: da się wytłumaczyć bowiem modernizmem, o którym będzie cały ten dzisiejszy program. Zachęcam Państwa już na początku do tego, aby wesprzeć produkcję filmu o Bożym miłosierdziu, naszego autorstwa, autorstwa PCH 24TV. Dlaczego? Dlatego, że spaczona właśnie wizja miłosierdzia Bożego, wykoślafiona zupełnie wizja, oderwana od objawień siostry Faustyny i od Pisma Świętego oraz od całej tradycji Kościoła, sprawia. Że dziś mamy z papieskimi wypowiedziami problemy takie jakie mamy, a my chcemy, żeby w Kościele świętym, żeby w kościele w Polsce prawdziwa wizja Bożego Miłosierdzia wciąż panowała i była dominująca we wszystkich kazaniach i publikacjach. Dlatego robimy film o Bożym Miłosierdziu i prosimy Państwa o wsparcie. O tym filmie jeszcze za kilka chwil. Najpierw papież Franciszek. Otóż, drodzy Państwo, ostatnimi dniami. Kolejna wypowiedź papieża Franciszka, wracającego z Malty, tym razem zrobiła no coś na kształt antyfurory w internecie, i to proszę Państwa, wcale nie konserwatywnym, wcale nietradycjonalistycznym, ale bardzo postępowym, bardzo modernistycznym internecie. Katolików otwartych również bardzo oburzyła. Oburzyła również prasę lewicowo-liberalną. Do tej pory. No, zachwyconą papieżem Franciszkiem i zmianą, jaką papież Franciszek miał wnieść w życie Kościoła przez 9 lat jego pontyfikatu. Jak brzmiał zatem tweet papieża Franciszka, który tak oburzył i czy słusznie oburzył katolewicę, modernistów, progresistów i, i, i światową lewicę? Brzmiał tak, po tych wyda wydarzeniach w Buczy, o których wszyscy wiemy: Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych. Napałam nie to, co się dziś dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni. Hashtag pokój, hashtag Ukraina. Sam fakt, drodzy Państwo, że papież Franciszek ma konto na Twitterze, tak jak zresztą miał papież Benedykt, no, jest dyskusyjny. Tyle powiem. Tak, ja rozumiem, że wszyscy przywódcy świata dzisiaj mają konto na Twitterze, a papieże są dzisiaj jak wszyscy inni ludzie, no bo przecież się niczym od nich nie różnią, są tylko wikariuszami Chrystusa, więc ha, ha, dlaczego mieliby się czymś różnić od zwykłego nie mnie, który konto na Twitterze ma, więc oni konto na Twitterze też mają. Sprawa do dyskusji, na pewno nie jest to grzech. Tweet, który wywołał to poruszenie. W świecie całym i w polskim internecie bardzo szeroko również, bo i konserwatyści to krytykują, i moderniści, jest emblematyczny. Jest emblematyczny dla dziewięciu lat pontyfikatu papieża Franciszka. Jest też emblematyczny dla tego, co wydarzyło się w ostatnich Miesiącach, a więc tego, w jaki sposób papież Franciszek prowadził watykańską dyplomację względem Putina, względem Ukrainy, wojny rosyjskiej na Ukrainie. Doszło do tego nawet, drodzy Państwo, że sam Tomasz Turnikowski, który ostatnimi laty papieża Franciszka gloryfikował wręcz, omalnie kanonizował, że sam ojciec kramer. Zaczął się odcinać od papieża Franciszka czy od tych tweetów. O, może tak, żeby być bardzo uczciwy. Co więcej, doszło do tego, że Więź, portal Więzi, no, trudno o bardziej postępowe medium w polskim internecie katolickim żeby e, i oni odcinali się w bardzo mocnych tekstach od papieża Franciszka. Sebastian Duda. Doktor Sebastian Duda, znany z katolicyzmu otwartego, z promowania tej wizji, właśnie postępowego katolicyzmu, napisał sążnicy tekst na portalu więzi, którego ostatni fragment. Pozwolę sobie Państwu zacytować. Doktor Sebastian Duda, przypomnę, to jest ten człowiek, który kiedyś um, opublikował w Gazecie Wyborczej tekst pod tytułem brzmiącym mniej więcej, przepraszam, parafrazuję, bo był ten tytuł obrzydliwy i starałem się go nie zapamiętać, ale myślę, że oddam jego istotę. Chrystus a ludzie LGBT. Nie, przepraszam. Kościół a ludzie LGBT. Czy Chrystus spędził noc z mężczyzną? Mhm. I tenże człowiek, tak bardzo nastawiony progresywnie do kościoła, do narracji o Panu Jezusie, o Piśmie Świętym, o wierze o chrześcijaństwie, pisze w tekście, czego nie wolno prorokowi milczenie papieża w sprawie Rosji to dowód zapaści katolicyzmu. No a więc jednak odkrywamy, że kościół nie jest w okresie wiosny kościoła, ale jednak w jakiejś zapaści. Witamy po naszej stronie rozsądku, przynajmniej w tym tytule Pana Sebastiana Dudę i portal więzi. Ostatnie kapity tego tekstu pana doktora brzmią tak. Proszę się trzymać, bo tutaj będzie mowa o apokalipsie. Od razu przyszła mi też na myśl druga z apokaliptycznych bestii Uf, wspomniany już tu wyżej fałszywy prorok, o którym autor ostatniej księgi Nowego Testamentu napisał miała ta bestia. Dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak smog. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. To jest oczywiście cytat z 13 rozdziału apokalipsy świętego Jana. I dalej pisze pan doktor Duda. I długo broniłem się przed myślą, że do tego obrazu pasuje bardzo nie tylko postawa błogosławiającego. Świętą wojnę patriarchy Cyryla, lecz także papieża milczącego o Putinie oraz o ludziach wykonujących jego rozkazy. Czy swoim konsekwentnym przemilczeniem Franciszek nie żyruje strojącego się bruźnieczo w, w szaty ewangelizła? Tłumaczenie, że jego postępowanie prowadzone jest w ramach nastawionej na polityczną skuteczność pokoju i dyplomacji, to dla wielu pokrętna sofistyka. Nie nazywanie agresorów i krzywdzicieli po imieniu, a także brak wskazania na bluźnierczość słów Putina i Cyryla w przypadku papieża słusznie może budzić zgorszenie u wielu. Wiem dobrze, że to co przedstawia Apokalipsa Janowa nie musi dotyczyć tylko czasów ostatecznych, ale odnosi się także do wszystkich epok w dziejach ludzkości, w których dokonują się dramatyczne przesilenia. Jednak znajomi księża, którym opowiadam o moich obecnych skojarzeniach z obrazami dwóch apokaliptycznych bestii, Gwałtownie protestują. Rozumiem te reakcje. Sam nie jestem skłonny przyznać, że milcząc o Putinie i Rosji w trakcie trwającej wojny na Ukrainie, papież wkroczył na drogę fałszywego prorokowania. Tym bardziej, że coraz częściej słyszę od dotychczasowych przeciwników Franciszka wyrazy triumfującej Schadenfreude. Przecież mówiliśmy od początku, że ten pontyfikat jest wyjątkowo słaby oraz szkodliwy dla kościoła i świata. Smucą mnie i przerażają wyrazy takiego triumfalizmu. Zdaję jednak sobie, zadaję sobie jednak pytanie, czy kryzys klerykalnego systemu nie osiągnął już aby takiego poziomu, na którym coraz trudniej o wypełnianie prawdziwej i autentycznej misji prorockiej? Na razie nie mam na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. To koniec cytatu z pana doktora Sebastiana Dudy. Ja, proszę państwa, mam na to pytanie e, odpowiedź jednoznaczną i sądzę, że e, mocną. Jeszcze raz pytanie. Czy kryzys klerykalnego systemu nie osiągnął już, aby takiego poziomu, na którym coraz trudniej o wypełnienie prawdziwej i autentycznej misji proroczej? Kryzys kościoła, proszę Państwa, tak. Kryzys kościoła, bo to nie ma wiele wspólnego z systemem klerykalnym, albo on jest tylko jednym odbiciem to jest temat na osobną y, dyskusję, odbiciem tego kryzysu. Kryzys Kościoła osiągnął już taki poziom, na którym coraz trudniej jest o wypełnianie prawdziwej i autentycznej misji prorockiej. Tak, panie doktorze, tak, szanowna redakcja więzi, my tutaj na portalu pch24.pl mówimy o tym od początku pontyfikatu Franciszka, ale i od początku naszego istnienia, jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI, do którego działań jako Ojca Świętego nie mieliśmy tylu zastrzeżeń, oczywiście. Ale kryzys Kościoła już wtedy był widoczny, już wtedy był ogromny, już wtedy był dojmujący, i papież Benedykt o tym kryzysie bardzo gorąco mówił, apelując o to, żebyśmy z tym kryzysem walczyli. I walczymy dzięki Państwu i dla Państwa. Co do samego tweeta, który tak rozgrzał internautów, o którym to Państwo na pewno słyszeli przed tym, zanim włączyli ten program. Tweet papieża Franciszka, proszę Państwa, był, żeby była jasność, oczywiście zmanipulowany. To znaczy, on brzmiał, tweet papieża Franciszka brzmiał tak, jak brzmiał, żeby była jasność. Ale jakiś pracownik biura pracowego Stolicy Apostolskiej tak skompilował nieszczęśliwie słowa Ojca Świętego, dodając do nich jeszcze hasztagi pokój i Ukraina, że, mówiąc krótko, wyszło z tego nie dość, że Paulo Coelho, to jeszcze jakaś teologiczna bzdura. Czy papież Franciszek, jeżeli Państwo zobaczą na... Wystąpienie Ojca Świętego, z którego to przygotowany był ten skompilowany skrót myśli, czyli tweet, 140 znaków przypomnę, w samolocie na Malcie, no to uznają Państwo, że ta wypowiedź papieża była nieco mądrzejsza. Czy jednak ona była katolicka, związana z katolicką tradycją? Czy ona była rozsądna tak, jak papieże zawsze się wypowiadali o, o wojnach? No nie, nie była. Dlaczego? Dlatego, że dyplomacja papieża Franciszka względem wojny. Na Ukrainie, rosyjskiej wojny na Ukrainie jest co tu dużo mówić, godna najwyższego pożałowania. Tak jak bardzo wiele aspektów tego Pontyfikatu jest godnych najwyższego pożałowania. Tak jak wiele prawd chrześcijańskich, tradycji Kościoła katolickiego, myślenia o wierze i myślenia o świecie zostało zdeptanych podczas tego pontyfikatu, tak i myślenie o wojnie zostało zdeptane osobiście przez papieża Franciszka i wcale nie w ostatnich miesiącach, ale podczas całego jego pontyfikatu. Bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że papież został i tak robią media nasze ulubione katolickie wydawane przez dziesięcie, tak? Już czytałem na stronie Gościa Niedzielnego, że papież nie został dobrze zrozumiany, bo jemu chodziło o to, że Albo na stronach czy profilach społecznościowych znanych influencerów katolickich. Papieżowi chodziło o co innego, chodziło mu o to, że: Drodzy Państwo, 9 lat pontyfikatu minęło. Jak często Państwo słyszeli, że papieżowi chodziło o coś innego niż powiedział, albo niż Państwo zrozumieli? Bo ja mam wrażenie, że tak około 600 razy już to słyszałem, po 650 przestałem liczyć. Pytanie do tych wszystkich, którzy Ojca Świętego, w szlachetnym duchu wierności Rzymowi. Podkreślam, ja ten y, duch szanuję. Ja go rozumiem, ja go podzielam, zwłaszcza, że są osoby, które biorą pieniądze od kury biskupich za to, żeby pisały, co piszą o y, papieżu, żeby broniły papieża przed całym światem, i słusznie jest to y, bardzo piękne zadanie i misja, którą ci dziennikarze czy katolicy youtuberzy i y, influencerzy wzięli na siebie. Spokojnie, ja to jako ideę rozumiem. Ale jednak, czy do Was, drodzy koledzy, czy wam się nie wydaje, że papieża mamy po to, żeby on do nas mówił i żebyśmy my go rozumieli? Czy papież jest nam dany po to, żebyśmy go nie rozumieli? I żeby co chwilę trzeba było nam tłumaczyć, że on miał na myśli coś innego niż miał na myśli? Przecież to bzdura. Przecież to jakiś absurd. Przecież to jest stawianie wszystkiego na głowie. Czy ojciec w naszych domach rodzinnych? Tych, w których byliśmy dziećmi, którymi jesteśmy na przykład ojcami, albo panie widzowie naszego programu są matkami i wpatrzonymi w ojca, w głowę rodziny. Czy taki ojciec, jakim jest Ojciec Święty, jest po to, żebyśmy go nie rozumieli, żebyśmy z jego komunikatów musieli się dowiadywać, że chodziło mu o coś innego niż tak naprawdę powiedział? Czy tak ma tą rodziną zarządzać? Instytucją? Kościołem? Jako Ojciec Święty cała agenda pacyfistyczna w kościele jest żenująca. Żeby była jasność. Żenująca jest agenda pacyfistyczna papieża Franciszka w oficjalnych komunikatach. Kiedyś po latach dowiemy się pewnie, że papież Franciszek za plecami, po cichu robił mnóstwo innych rzeczy dla uratowania Ukrainy. No ale komentujemy to, co widzimy dzisiaj. I wtedy chwała mu za to. Komentujemy to, co widzimy dzisiaj. I ja rozumiem tych wszystkich sprawicy, którzy uznali, że coś jest nie tak. Sam jestem przedstawicielem tych osób, o których pisał tutaj Sebastian Duda, że od początku pontyfikatu mówią, że doprowadzi to do jakiejś katastrofy, no takiej jak ta, że w tej chwili katolicy nie rozumieją, czym jest wojna, czym jest wojna sprawiedliwa, czym jest wojna napastliwa, agresywna i kiedy katolik ma prawo podnosić broń. Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu za głównych wrogów świata uznał tych, którzy się zbroją, którzy handlują bronią, tak? Nie tych, którzy grzeszą, ale ci, którzy normalnie, uczciwie handlują bronią. Na przykład sprzedają Rzeczpospolitej Polskiej 250 Abramsów. Tak? Dzisiaj taka informacja, kiedy do Państwa mówię, została podana, że ćwierć tysiąca czołgów y, zakupują Polacy. I to jest według papieża Franciszka ogromny grzech, że Polska się zbroi, ponieważ nie chce być bezbronna. Gdyby tutaj przyjechał Putin. Jeszcze dwa miesiące temu, gdybym to Państwu powiedział, to połowa by się popukała w czoło i powiedziała, Jaki Putin! Gdzie? Co ty mówisz? No dzisiaj już pewnie nikt tak nie powie. A ci lewicowcy, o których jest ten dzisiejszy program w dużej części, to już w ogóle by się postukali w i powiedzieli w ogóle, come on, co chodzi? Dzisiaj to oni krytykują Ojca Świętego za nadmierny pacyfizm, za zbyt daleko posunięty pacyfizm. Zbyt daleko posunięty postęp, chciałoby się powiedzieć. A przecież postępowego papieża oczekiwali od świata. Jak go w końcu otrzymali, to jakoś się rzekło na początku, okazał się zbyt postępowy. Na samym początku wojny, kiedy zobaczyłem pewne gesty papieża Franciszka względem Putina i miłe gesty względem Rosji, potem unikanie słowa Rosja, unikanie słowa Putin przez bardzo długi czas, powiedziałem jedno, że papież może być zapamiętany jako papież Putina. Tak jak niesłusznie pewnego papieża Piusa XII chce się przedstawiać w historiografii jako papieża Hitlera. To niesłusznie. Żeby papież nie był tak zapamiętany, mówiłem, wtedy to można sprawdzić 2 trzy odcinki temu, powiedziałem, że jest jedno zadanie do wykonania. Nie do końca wierzyłem, że to się stanie, ale się stało. Żeby nie był zapamiętany jako papież Putina, musi spełnić prośbę Matki Bożej Svatymi. I co się stało? Papież Franciszek wypełnił prośbę Matki Bożej Svatymi i zawierzył Rosję plus Ukrainę jej niepokalanemu sercu. Czekamy na efekty tego zawierzenia. Jakie one będą, kiedy one nastąpią, nie wiemy. Mam osobiście takie przeczucie, ono nie jest w żaden sposób podparte nauką, magisterium kościoła, podkreślam to za każdym razem, kiedy mówię o takich rzeczach, że w naszych czasach taka boża interwencja musi nastąpić w miarę szybko, bo człowiek współczesny musi przeczytać znaki w miarę szybko, bo skoro jesteśmy pokoleniem mikrofalówki, że jedzenie mamy w 30 sekund podgrzane, to musimy tą wolę bożą odczytywać szybko. I jestem przekonany, że Pan Bóg tak działa w dziejach, że takie jakie są narody, takie jakie są generacje, takie im daje znaki. Zobaczymy. Na razie minęło około 10 dni dopiero od tego aktu zawierzenia. Czekamy na interwencję niebieską. Ale nawet podczas tego aktu zawierzenia papież Franciszek, odczytując sam akt zawierzenia, co do którego nie mam wątpliwości, że jest wypełniony, że jest wypełniony tak, jak chciała Matka Boża, w łączności z biskupami, pada słowo Rosja i tak dalej, to o tym były osobne programy. Nawet tam, w tym akcie papież Franciszek wprowadził zupełnie naturalistyczną, pacyfistyczną, ziemską agendę i ziemskie słownictwo, ziemskie słowa. Pisaliśmy o tym na pch 24 polecam. Jednak Drodzy Państwo, to nie tylko papież Franciszek w tej sprawie jest winny. A propos winy, warto wiedzieć, że kiedy papież Franciszek w swoim tuicie pisał, że wszyscy jesteśmy winni, miał na myśli to, że każdy z nas potrzebuje usprawiedliwienia swoich grzechów, swoich win przez Jezusa Chrystusa na krzyżu i dlatego, syn, może umarł. Dlatego podkreślam, że ten tweet papieża został odczytany trochę inaczej niż powinien. A winny temu jest przede wszystkim człowiek, który ten tweet redagował. Szanowni Państwo, ważna sprawa. Winny nie jest tylko papież Franciszek temu, jak Kościół dzisiaj wygląda i jak doktryna Kościoła próbuje być dzisiaj zmieniana. To jest też wina wszystkich tych, którzy uwierzyli w nieomylność Soboru Watykańskiego II i w nietykalność Soboru Watykańskiego II. Tak, to wasza wina po soborowcy. Czciciele jednego świętego Soboru, czciciele 50 lat od zesłania Ducha Świętego, nowego zesłania Ducha Świętego, jak uważacie, że był nim Sobor Watykański II. De facto, wielu z Was jest czcicielami herezji modernizmu, kloaki wszystkich herezji. I to wasze kilkadziesiąt lat funkcjonowania w Kościele, rozmiękczania jego doktryny. I chodzenia ramię w ramię ze światem, z tym zle, zlewaczałym światem, który dążył cały czas w swej nowomowie do pacyfistycznych idei, a pacyfizm jest ideą podłą po prostu, bo każe tym, którzy y, mogą być bezbronni, y, być ofiarami, każe im być bezbronnymi, jest ideologią po prostu podłą, doprowadziliście do tego, że taką mamy hierarchię katolicką. Po prostu. I papież Franciszek, jego cały pontyfikat jest zwyczajnie efektem soboru i wszystkich tych zmian intelektualnych, duchowych, teologicznych, doktrynalnych, formacyjnych, do których dopuściliście, nie tylko dopuściliście, a których chcieliście i które przeprowadzaliście. To wasza wina. A dzisiaj się bardzo oburzacie na papieża Franciszka. Słusznie się oburzacie, żeby była jasność. Ale wyprodukowaliście taki efekt. A co by było, gdyby papież Franciszek w swoim pontyfikacie dziewięcioletnim posługiwał się tradycją katolicką i tradycyjnym katolickim myśleniem, a nie myśleniem tego świata, które przesunął na bariery absurdu, jeżeli chodzi o pacyfizm? Co by było, jeżeli by jego idolem nie byli papieże wyłącznie po ale na przykład Urban II, który zwoływał krucjaty wyprawy zbrojne w obronie Ziemi Świętej przed islamistami. Co by było, gdyby jego idolem był w tej sprawie, na przykład Pius V, który pod Lepanto wygrywał bitwę, organizując Ligę Świętą Państw, właśnie także przed, w obawie przed islamskimi fanatykami, którzy przyjeżdżali podbijać Europę i niszczyć Rzym. Co by było, gdyby papież Franciszek się na niego powoływał? Co by było, gdyby nie odrzucił we Fratelli tutti? Idei wojny sprawiedliwej, a odrzucił ją wprost, pisząc: Wojna sprawiedliwa, w którą, której istnienia dzisiaj już nie uznajemy, już nie popieramy tej koncepcji. To są słowa literalnie wyjęte z encykliki papieża, że rozróżnienia między wojną niesprawiedliwą a sprawiedliwą dokonanej przez świętego Augustyna. No właśnie, co by było, gdyby świętego Augustyna papież cytował, a nie tylko na przykład swoje wystąpienia albo wystąpienia poprzedników, ale tylko z 50 ostatnich lat. Święty Augustyn pisał o wojnie sprawiedliwej, jaka ona jest. Co więcej, co by było, gdyby nie jakaś mania zmieniania katechizmu przez papieża Franciszka w sprawie karze śmierci i właśnie wojny sprawiedliwej. Ja Państwu przypomnę tylko, jak brzmi punkt 2309 katechizmu, nawet dzisiaj, jak brzmi. Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku, aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna, aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne, aby były uzasadnione warunki powodzenia, aby użycie broni nie pociągało za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. Są to elementy tradycyjne wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej. Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro wspólne. A więc cały czas w katechizmie istnieje doktryna tego, że wojna może być sprawiedliwa, jeżeli jest wojną np. obronną i Ukraińcy w tej chwili są na wojnie sprawiedliwej. Co więcej, poprzedni punkt, 2308 katechizmu, mówi tak. Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak, jak będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę, rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań. A więc chcesz pokoju? Szykuj się do wojny mówi katechizm Kościoła katolickiego, obowiązujący i dzisiaj podpisany przez Jana Pawła II. A mimo tego mamy papieża, który od dziewięciu lat powtarza co chwila, że wszelkie zbrojenia są złe, że wszyscy handlarze bronią są źli. Bo ci, którzy się kupują broń na przykład Ukraińcy czy Polacy, są źli. Tak, tak samo źli, jak ci, którzy zbroją się po to, żeby napadać inne narody. Papież Franciszek nie wymieniający nazwy Rosji, mówiący o biednych rosyjskich żołnierzach wysłanych na front, którzy muszą ginąć, i ukraińskich cywilach, nie wymieniający w rozmowie z patriarchą Cyrylem na przykład ukraińskich żołnierzy, którzy bronią swojej ojczyzny. Bez względu na to, jak, co państwo uważają o tym, dlaczego ta wojna wybuchła i yy, jaka była tutaj rola NATO i tego wszystkiego, o czym pisał arcybiskup Vigano itd., tak to jednak Rosja najechała na tę Ukrainę i jednak cywile tam na tej wojnie giną. A mamy taką, a nie, winno, a nie inną e, politykę Watykanu i teologię, niestety, Watykanu. Winni temu są wszelkie maści moderniści. Mocno się zapętli ci lewacy. Oni się teraz przebudzili. Ja nie chcę analizować ich dusz. Dla każdego jest szansa na nawrócenie. Oni się teraz przebudzili oni uważają, że Polska powinna się zbroić, że Ukrainę trzeba dozbrajać i że tweety papieża Franciszka oraz wypowiedzi papieża Franciszka e, zrównujące w ich mniemaniu Ofiarę i agresora są e, żenujące. No, tak piszą. Ja też parę razy się o tym powiedziałem, bo się z nimi akurat w tej sprawie w ocenie tego jednego faktu zgadzam. Ale to jest ich zasługa, że jest taki papież. Który jednocześnie ma tę wielką zasługę w niebie, że wypełnił prośbę Matki Bożej z Fatimy. Szanowni Państwo, tak jak fałszywa. Historiozofia jest matką fałszywej, złej polityki, tak fałszywe, fałszywa teologia jest matką złej watykańskiej dyplomacji. Fałszywe podejście do miłosierdzia Bożego po Soborze Watykańskim II, miłosierdzia o którym robimy film, raz jeszcze Państwu przypomnę o prawdziwym jego znaczeniu, jest matką tego, jak dzisiaj wygląda. Papież Franciszek, jeżeli chodzi o przywódcę państwa watykańskiego względem Rosji i wojny na Ukrainie. Od kilkudziesięciu lat mówi, mówi się bowiem o Panu Bogu, że jest wyłącznie miłosierny, a nie sprawiedliwy. Odbiera się przymiot Panu Jezusowi, jeden z jego dwóch głównych przymiotów, a Pan Jezus był jednocześnie miłosierny nieskończenie. I nieskończenie sprawiedliwy. Odbieranie mu jednego z tych przymiotów, któregokolwiek jest ciężkim grzechem w teologii, jest ciężkim przewinieniem według wobec Jezusa Chrystusa. Bo to jest tak, jakby go przeciąć na pół, a to już nie jest wtedy ten sam Chrystus, który chodził po ziemi i który jest, którego żywot jest spisany na kartach Ewangelii. Proszę zwrócić uwagę, tyle się mówi dzisiaj. O na lewicy katolickiej, o tym, że nie trzeba wierzyć w prywatne objawienia. Nie trzeba, żeby była jasność. Wyśmiewa się nierzadko prywatne objawienia, nawet objawienia maryjne. O, ostatnio jeden z moich ulubionych jezuitów na Facebooku zapytał tak rezolutnie. Proszę mi wyjaśnić, co to jest wynagrodzenie niepokolanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, bo nigdzie tego nie ma w katechizmie. Nigdzie tego nie ma w, u ojców Kościoła i w Piśmie Świętym. Prawda? Taki zgrywus, żartowniś sobie powiedział. Ojce, Ojcze Dariuszu, pozdrawiam. Zachęcam do poczytania o Fatimie. Można poszerzyć odrobinę swoją wiedzy. Tyle się mówi o tej zasadzie sola skryptura protestanckiej. Tak? Coraz częściej o tym mówią katolicy moderniści. A zapominają, że Bóg na kartach Pisma Świętego jest sprawiedliwym sędzią który za dobre wynagradza za złe karze. Zresztą tą prawdę wiary też chcą nam odebrać. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym. Święty Paweł ostrzega nas. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. List do Galatów. W swoim dziękczynnym magnifikat Matka Boza, Boża głosi, iż miłosierdzie łączy się z bojaźnią Bożą. Pamiętają Państwo, co Matka Boża mówi, czy śpiewa? A swoje miłosierdzie na pokolenia zachowuje dla tych, którzy się go boją. W Starym Testamencie wiele razy potwierdza się, że Boże miłosierdzie jest dla tych, którzy się Pana Boga bolą, boją, chwalą Go i przestrzegają Jego przykazań. Tu wystarczy wymienić Psalm 102, Księgę Wyjścia, Rozdział 20, Księgę Powtórzonego Prawa, Rozdział 5. Państwo sobie sprawdzą, ja już tego cytować tutaj nie będę. Mądrości, mądrość Syracha. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania Ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Mógłbym tak długo, drodzy Państwo, mógłbym wymieniać psalmy pokutne króla Dawida, które powstały przecież dlatego, że ukazują smutek skruszonej duszy grzesznika, jakim był król Dawid. Skruszonej, czyli uznającej swą winę i proszącą o wybaczenie, bo to jest warunek dostąpienia Bożego Miłosierdzia. O tym robimy film dla Państwa. Po co? Po to, aby w polskich kościołach głoszone było prawdziwe. Znaczenie Bożego Miłosierdzia, które jest nieskończone, ale nie konkuruje i nie spycha na margines Bożej Sprawiedliwości. I po to, aby kto wie, może papieże za parę lat, polscy księża i biskupi i polscy katolicy przede wszystkim, nie byli wyznawcami podłych ideologii, jaką jest pacyfizm, rozumieli, czym jest wojna sprawiedliwa, i trzymali się przez całe swoje życie. Głównie nauczania i tradycji kościoła, a nie świata. Słuchali się bardziej Boga niż ludzi. Wesprzyjcie Państwo produkcję tego filmu, bez Państwa jej nie będzie. A ja zostawiam Państwa teraz z krótkim teaserem, z krótką zapowiedzią tego filmu, życząc błogosławionego czasu do następnego odcinka. Z Panem Bogiem. Ja mówię, nie, nie, stary, ja nie piję. Mówi, jedno piwo, tylko nic się nie zaszkodzi. Ja poszedłem. Skończyło się tak, że po prostu czołgałem się do tego hotelu po korytarzu. Ja rzeczywiście zupełnie straciłam wiarę. Zupełnie straciłam wiarę i nie byłam w kościele 10 lat. Wraz z muzyką z rock'n'rollem szła jakaś idea, szła jakaś, jakiś komunikat, tak? Komunikat zerwania, buntu. Wolnej miłości, seks, drag and, drag, and roll. Zawołałem po prostu Jezus Chrystusie, jeżeli istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. W każdej trudnej sytuacji możesz rzucić się w ramiona Dobrego Ojca i w tych ramionach nie będziesz nigdy ani sam, ani opuszczony. Całe moje życie teraz można sprowadzić rzeczywiście do tego jednego głównego zdania z dzienniczka: Jezu, ufam Tobie. Tym, którzy chcą. Iść w to Boże Miłosierdzie i chcą skorzystać z tej wielkiej łaski. Muszą spełnić jeden warunek: muszą zmienić swoje życie, muszą się nawrócić.